Cześć, jestem Ludwik Siadlak, a to jest vlog Trenerskie Życie w Obrazkach, na którym rozmawiamy o skutecznej komunikacji i poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych scenariuszach przejmowania władzy nad światem. W ciągu ostatnich kilku odcinków rozmawialiśmy dużo właśnie o tym przejmowaniu władzy nad światem i o pewnych aspektach dotyczących produktywności. W tej chwili, dzisiaj, w tym odcinku chciałbym porozmawiać z Tobą o komunikacji per se, takiej konkretnej, właściwej komunikacji merytorycznej. Dlatego, że do tej pory, kiedy mieliśmy business as usual, czyli taki zwykły, normalny biznes, który trwał i tyle, no to wiadomo było, że kolokwialnie rzecz ujmując, lanie wody mogło nam ujść na sucho. I chociaż brzmi to trochę jak oksymoron, to tak było, bo faktycznie wielokrotnie pewnie zdarzyło Ci się otrzymywać maile, które były długie, które były kwieciste w swoich słowach i które pięknie opisywały 50 tysięcy różnych innych rzeczy, zamiast przejść do meritum i do clue całej tej całego tego tematu, który chciałby nadawca tego maila omówić. Natomiast dzisiaj, ze względu na to, że jesteśmy w zupełnie nowej rzeczywistości i musimy się nauczyć nie tylko nowego funkcjonowania i nowego sposobu odbywania spotkań, musimy się nauczyć własnej produktywności, jak to zrobić, żeby zostając w domach, izolując się od naszej przestrzeni biurowej, żeby nadal pozostać produktywnymi i efektywnymi w kontekście zadań, które sobie wyznaczamy. To dodatkowo musimy się też nauczyć komunikacji. Bo ja takie e-maile w tej chwili dostaję i ktoś chce ode mnie jakiejś konkretnej rzeczy, jakiegoś konkretnego tematu, jakiejś konkretnej pomocy, a jednak wysyła maila, który jest straszliwie długi i straszliwie lejący i ja nie wiem, gdzie, na której części tego maila się skupić. I to jest bardzo ważna umiejętność, którą na najbliższych, czy w trakcie najbliższych odcinków tego vloga będę chciał poruszać. Czyli właśnie skupienie się na tej skutecznej komunikacji, bardzo rzeczowej, bardzo merytorycznej, i jednocześnie wycinającej wszystko to, co zbędne. Bo oczywiście do budowania relacji te rzeczy, które są do zbudowania, już to jest kołysanka, więc będziemy spać. Do zbudowania relacji te elementy dotyczące właśnie nawiązywania kontaktu i dotyczące sprzedaży nawet siebie są bardzo ważne. Ale w momencie, kiedy rozmawiamy o biznesie, w momencie, kiedy rozmawiamy o skutecznej, merytorycznej, rzeczowej komunikacji, musimy się nauczyć być rzeczowymi. Musimy nauczyć się wyławiać tylko i wyłącznie to, co jest ważne i jednocześnie przygotować to, zaserwować to naszemu odbiorcy maila w taki sposób, żeby to było czytelne i wezywające do działania. Więc o tym będziemy rozmawiać na najbliższy odcinek tego vloga. Mam nadzieję, bo jak widzisz, to jest rzecz zupełnie płynna, o czym tutaj rozmawiamy w tych wszystkich tematach. Natomiast dodatkowo rany, dzikie zwierzę, jakie tutaj na nas biegnie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Dzikie zwierzę biegnie. Cześć, dzikie zwierzę. Dzień dobry. No. Natomiast jeśli nie miałaś okazji zasubskrybować tego vloga, na dole wiesz, jak to się robi. Nie będę Cię namawiał do włączania dzwoneczków, bo generalnie jak klikasz ten dzwoneczek, to YouTube będzie Ci wysyłał powiadomienia za każdym razem, kiedy ja opublikuję coś nowego, a to nie jest rzecz najlepsza, jeśli chodzi o produktywność i efektywność w tych naszych zadaniach, więc dzwoneczka nie trzeba, ale subskrypcji jak najbardziej po to, żeby te powiadomienia gdzieś, żeby te filmy się pojawiały na Twoim feedzie, jakkolwiek by on się nazywał. Więc zmęczyłem się od tego spaceru, bo ona jest totalnie gorąca i tak grzeje, że hej. Więc do jutra. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.